Siedzą trzy myszy w barze i piją drinka. Pierwsza z nich mówi: wiecie, ja gdy mam ochotę poćwiczyć, to rozbrajam pułapkę, kładę się i wyciskam na klatę. Druga mówi: ja to przed imprezą dzielę trutkę na myszy, na części i wciągam. Trzecia wstała i gdzieś idzie. Dwie się zdziwiły i pytają: a ty gdzie idziesz? Idę se bzyknąć kota. Jaś leży ciężko chory w szpitalu. Przyjeżdża do niego jego żona, Małgosia, i od progu mówi: Jasiu, wyobraź sobie, co mi się przydarzyło. Jaś zaciekawiony podniósł się resztkami sił na łóżku i z zaciekawieniem słucha. Jadę taksówką do ciebie. W połowie drogi zdałam sobie sprawę, że przez ten pośpiech zapomniałam portfela, więc mówię do taksówkarza, że nie mam pieniędzy. A on mówi, że nie ma sprawy, jakoś się dogadamy. Skręcił w boczną uliczkę i mówi: zrobi mi pani dobrze ustami albo zaśpiewa coś wesołego. Będziemy kwita. I co się stało? A wiesz, ty leżysz taki biedny w szpitalu, to nie mam nastroju na śpiewanie wesołych piosenek. Pani wychowawczyni mówi do klasy: drogie dzieci, niech wstaną te, które nie są inteligentne. Z całej klasy wstaje tylko Jasiu. Jasiu, przecież ty jesteś inteligentnym chłopcem. Tak wiem, proszę panią, ale żal mi się pani zrobiło, że tak sama pani stoi. Młody chłopak jedzie samochodem, łamiąc wszystkie przepisy. Zatrzymuje go drogówka. Policjant, idąc do chłopaka, widzi po wyrazie twarzy, że to niezły cwaniaczek. Dokumenty, proszę. Wiesz, kim jest mój ojciec, psie? A co, matka ci nie powiedziała?